Dzień dobry Państwu, to podcast Fundacji Hospicyjnej. Dziś rozmawiamy na temat bólu z doktorem Jackiem Wierzbowskim, kierownikiem medycznym hospicjum domowego dla dorosłych w Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest ból. Wydaje się, że każdy z nas wie, co to jest ból, co to znaczy, że boli, ale czy na pewno? Chyba nie, natomiast definicji, znaczy nikt z nas pewnie definicji nie lubi, ale no, taką definicję należałoby na początek przedstawić. Ból jest to nieprzyjemne doznanie czuciowe lub i emocjonalne, niekoniecznie związane z uszkodzeniem narządów czy tkanek, więc to jest taka najprostsza chyba definicja, która funkcjonuje w przestrzeni właśnie medycznej. Jeżeli chodzi o rodzaje bólu, no to bóle mogą być ostre, przewlekłe lub epizodalne. Natomiast dla pacjenta myślę, że ważne jest, żeby ocenił siłę bólu, czy natężenie bólu oraz opisać swój ból powinien taki pacjent. Jeżeli chodzi o skalę, które odzwierciedlają nam poziom odczuwalnego bólu, tych skal jest kilka. Dla osób niektórych, na przykład skala numeryczna może być bardzo skomplikowana. Jest to skala, gdzie poziom bólu ocenia się w skali od 0 do 10. Natomiast jeszcze są skale obrazowe, na przykład VAS, VRS lub VPS. Jeżeli chodzi o ból, bardzo ważną rzeczą jest ocenić siłę bólu. Skali, które możemy użyć w sensie oceny, do oceny natężenia bólu, to głównie powszechnie stosowana jest w tej chwili skala NRS, czyli skala numeryczna. Można również wykorzystywać inne skale, na przykład VAS, to jest wzrokowa, analogowa, werbalna czy obrazkowa. Niektórzy pacjenci mają problemy z oceną numerycznej skali bólu, w związku z tym możemy stosować te pozostałe, które wymieniłem. Bardzo ważne jest, żeby pacjent opisał swój ból, czyli gdzie jest zlokalizowany, czy ból gdzieś promieniuje, czy odczuwa ból, wcześniej odczuwał ten ból, czy jest to ból, który się zmienia od początku trwania, czy chodzi o ból stały, napadowy, czy nawracający. Charakter bólu oczywiście to też jest bardzo ważne. W tej chwili możemy, w tym momencie możemy ocenić, czy jest to ból na przykład neuropatyczny, wtedy mówimy o bólu piekącym czy drażniącym. Jakie jest natężenie bólu, no to o tym mówiłem. Czy są czynniki jakieś, które wywołują ten ból i co przynosi ulgę, na przykład czasami przy bólu przebijającym. Ważne jest, że są czynniki, które właśnie ten ból przebijający mogą powodować. Bardzo ważną rzeczą również jest to, czy ból zaburza na przykład sen, czy ból zaburza codzienną aktywność fizyczną, czy ma wpływ również na stosowane leczenie. Ja bym chciała dopytać o te skale jeszcze, bo być może pacjenci nie wiedzą, czym one różnią się od siebie. Numeryczna to, jak rozumiem, ocenia się jakąś cyferką. Na przykład boli tak, mnie, nie wiem, 5 na 10. Tak, znaczy to ból to jest numeryczny, znaczy skala numeryczna polega na tym, że 0 to jest brak bólu, 10 to jest najsilniejszy ból. Skala ta stosowana jest również, znaczy odniesienie tej skali jest również do tak zwanej drabiny energetycznej według WHO i stopień pierwszy, drugi i trzeci tam rozpoznajemy i w zależności od skali numerycznej tego bólu możemy ocenić, czy ten ból jest w słabym nasileniu, średnim, umiarkowanym czy bardzo silnym i od tego momentu możemy wyłączać leczenie te, które jest odpowiednie do skali, do stopnia tego bólu. To jest skala numeryczna. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci starsi z jakąś tam demencją mają problem, żeby ocenić, jak wygląda ból w skali numerycznej. Wtedy możemy posiłkować się skalą VAS. To jest ta skala taka wzrokowa, że po prostu pacjent palcem pokazuje nam taką linię, gdzie wiemy, że ten jest ból słaby, średni lub mocny. Również skala obrazkowa jeszcze funkcjonuje, gdzie 0 to jest taka rysunek uśmiechniętej twarzy, natomiast skala najbardziej, no to skala taka z bardzo przykrą, znaczy niewyraźną, znaczy z bardzo taką twarzą. Płaczącą już nawet. Tak, płaczącą można powiedzieć. No właśnie, przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie doktorze, boli mnie. I co na to lekarz powinien odpowiedzieć? No przede wszystkim powinien zapytać, co boli, od kiedy boli, jaki jest charakter tego bólu.
czy ten ból jest związany właśnie z jakimiś czynnościami, czy to higienicznymi, czy przy kąpieli, czy przy zmianie opatrunku. Także to chodzi o to, żeby ocenić właśnie, jaki jest powód tego bólu. Oczywiście taki czy lekarz, czy ktokolwiek inny, czy pielęgniarka nawet powinien oczywiście dopytać, jakie choroby przewlekłe ma być, tak? Bo niektóre choroby przewlekłe, na przykład bóle kręgosłupa, mogą również powodować bóle, nie musi to być choroba nowotworowa. Bywa tak, że pacjent idzie do lekarza, a lekarz mówi, proszę tak nie przesadzać, jak jest pani chora, to musi boleć, bo choroba musi boleć. To prawda? Oczywiście, że nieprawda. W tej chwili mamy tyle leków, które możemy stosować w różnych rodzajach bólu, że właściwie pacjent nie powinien cierpieć i te leki, które mamy właśnie na rynku do dyspozycji, mogą powodować, że to cierpienie będzie bardzo małe albo wcale. Czego może właściwie pacjent czy opiekun pacjenta domagać się od lekarza? Może w ogóle domagać się recepty na leki przeciwbólowe, takiego przyjrzenia się temu bólowi? Znaczy oczywiście, że może, natomiast no, taki lekarz powinien najpierw zdiagnozować przyczyny tego bólu, prawda, i charakter. Nie, bo stosowanie złych leków może powodować nasilenie tych dolegliwości bólowych. Tak? Ważne też jest, że stosowanie niektórych leków, na przykład antydepresyjnych czy nasennych, może również powodować, że ten ból będzie większy lub leczenie tego bólu będzie utrudnione. A jak przekonać pacjenta? Bo zdarza się też, i to ja również przerabiałam z moimi bliskimi, taki argument, a co ja się będę truła jakimiś lekami przeciwbólowymi? Znaczy jest to ważne właśnie, żeby powiedzieć pacjentowi, że sam ból może powodować nasilenie chociażby choroby nowotworowej, oczywiście pogorszenie jakości życia i funkcjonowania, co ma też wpływ, potem może mieć wpływ na depresję, na lęki, co z kolei znowu musi powodować wprowadzanie nowych leków, prawda? Należy też pacjentowi powiedzieć, szczególnie u osób, które biorą leki opioidowe typu morfina czy oksykodon, że nie jest to lek, który powoduje uzależnienie, prawda? To uzależnienie u tych osób jest bardzo słabe, bardzo rzadko występuje, jeżeli w ogóle. Chodzi o to, żeby pacjent nie bał się przyjmowania tych leków, jeżeli to jest wskazane oczywiście, prawda? Jasne. Mówi się o leczeniu bólu w tej chwili, nie mówi się o walce z bólem, tylko właśnie o leczeniu. Czyli właściwie można powiedzieć, że jest to element takiego holistycznego podejścia do leczenia w ogóle różnych chorób, prawda? Tak, bo leczenie bólu no to jest terapia całej choroby, czy nowotworowej, czy nienowotworowej, w przypadku na przykład bólów neuropatycznych, na przykład przy neuralgii nerwu twarzowego, co pewnie każdy o tym słyszał, więc to chodzi o to, że leczenie bólu to nie jest leczenie samego bólu, tylko całej choroby, prawda? No właśnie, z Pana punktu widzenia jako lekarza, dlaczego ważne jest, żeby pacjenta nie bolało? To, co mówiłem, no jakość życia jest bardzo ważna i funkcjonowanie tego pacjenta. Są chorzy z nowotworami, którzy mogą funkcjonować normalnie w życiu publicznym, chodzić do sklepu i tak dalej. Natomiast ten ból może uniemożliwić takie normalne funkcjonowanie, co z kolei prowadzi do depresji, do lęków, do bezsenności i tego właśnie, do tego właśnie służy leczenie bólu na dobrym poziomie, żeby ten pacjent nie miał tego bólu i żeby mógł normalnie funkcjonować. Bardzo panie doktorze dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi. Państwu dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli będą państwo mieli jakieś pytania w kwestii bólu, bardzo proszę o kontakt, wysyłanie tych pytań albo poprzez stronę, poprzez formularz Zapytaj Eksperta, albo poprzez mail, który będzie podany w tekście dołączonym do tego podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzymy państwu dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.